Raz przegrana, raz wygrana. Cześć! Tuchenio! Co u was? Bo u mnie zimno i ciągle pada. Śnieg albo deszcz na zmianę. Więc dziś przyszła do mnie Hania, z grą, którą dostała na Mikołajki. Ucieszyłem się, bo ja lubię grać, ale tylko wtedy, kiedy wygrywam. A z Hanią przegrałem trzy razy! – To niesprawiedliwe! – zawołałem i z całej siły rzuciłem kostką o ziemię. Byłem zły jak nie wiem. Pewnie dlatego kostka odbiła się od ściany i trafiła w Paszteta, który strasznie miałknął. Tak głośno, że babcia usłyszała i oczywiście przyszła zapytać, czemu kot tak się wścieka. – To nie Pasztet, to Henio. Jest zazdrosny, że ja wygrałam – powiedziała Hania. – Nieprawda! – zawołałem – Jestem zły, że ja przegrałem! To przecież to samo, powiedziała Hania. Jak chcesz, to sobie weź to moje wygrywanie. Mnie nie zależy. Naprawdę nie musiała tego mówić, bo przez to wyszedłem na głupka. Że mi niby zależy na jakiejś durnej wygranej, a ona jest taka dobra. To się jeszcze bardziej zezłościłem. Tak, że nie wiedziałem, co z tą złością zrobić. Bo kostką już rzuciłem. Jeszcze pionki były do rzucania, ale one są małe i to bez sensu. Chciałem kopnąć krzesło, ale babcia spojrzała na mnie tak, że nie kopnąłem. No to usiadłem na tym krześle. Chyba nie wyglądałem za dobrze, bo Hania wzięła grę, powiedziała: idę, bo zaraz pękniesz, i sobie poszła. Jak taka złość w człowieka wejdzie, to ciężko ją wygonić. Powiedziała babcia, i wyjęła z biurka kartkę i kredki i zaczęła coś rysować. Chciałem zapytać co, ale z tej złości nie mogłem. Na szczęście wrócili rodzice i zapytali: Co babcia rysuje? To była gra. Babcia podzieliła kartkę na pola z napisami: Porażka, sukces, porażka, sukces. Ja nie gram! zawołałem. W tej grze nikt nie przegrywa i nikt nie wygrywa. Zaśmiała się babcia, rzuciła kostką, tą hani i postawiła guzik na polu porażka. A potem opowiedziała, jak na konkursie recytatorskim zapomniała wiersza, chociaż wcześniej umiała. Uciekła z sali gimnastycznej do łazienki i nie chciała wyjść do końca życia. Potem rzucał tata. Też trafił porażkę i dowiedziałem się, że jak miał tyle lat co ja, biegł w sztafecie. Ale był najwolniejszy i przez niego przegrała cała klasa. I wszyscy byli na niego wściekli i okropnie się wstydził. I przez to znielubił bieganie, ale za to zapisał się na basen i dzisiaj świetnie pływa. Od tego słuchania złość mi przeszła i też rzuciłem kostką. Chciałem opowiedzieć o tym, co się dziś zdarzyło, ale stanąłem od razu na polu sukces. I nic nie mogłem sobie przypomnieć, ale wtedy mama mi przypomniała, że kiedyś wygrałem z Dominikiem w szachy. I to był sukces, bo on jest w kółku szachowym. A potem już się w ogóle nie złościłem i graliśmy bardzo długo. A babcia powiedziała: Tak to jest, jak z pogodą czasem słońce, czasem deszcz. Powiedziałem, że to nieprawda, bo teraz przecież w ogóle nie ma słońca. Jest tylko za chmurami. W końcu wyjdzie, zobaczysz. Uśmiechnęła się babcia. No nie wiem. Całusy, Wasz Henio. PS. Obudziłem się rano i było słońce. No to zadzwoniłem do Hani i zaprosiłem ją do siebie, a potem przeprosiłem paszteta.